Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Derdzikowski. Dziś jest wtorek, 1 sierpnia 2023 roku, a Wy oglądacie Wiadomości dla Nieruchomości. Zapraszam. Wchodząca w skład grupy Orlen spółka Energa Wytwarzanie podpisała umowę przedwstępną na zakup farmy wiatrowej i 4 instalacji fotowoltaicznych. Nabywane projekty mają mieć łącznie 59 MW mocy po ich wybudowaniu. Realizacja projektów ma mieć miejsce w 2024 roku. Wytwarzana przez nie energia pozwoli zasilić 55 tysięcy gospodarstw domowych. Grupa Orlen ma w swoich planach dysponowanie do końca 2030 roku aż 9 GW mocy. Ten plan ma być realizowany nie tylko poprzez nabywanie nowych projektów, ale też poprzez budowę morskich farm wiatrowych. Zakupy Orlenu dokonywane są w czasie, gdy przepisy dotyczące odnawialnych źródeł energii wykluczają z rynku projekty wielu inwestorów. Z jednej strony fotowoltaika staje się nieodzownym uzupełnieniem każdej nowej inwestycji mieszkaniowej, ale elektrownie wiatrowe rugowane są z przestrzeni publicznej. Czy już niedługo od inkasenta poza fakturą za prąd będzie można dostać również hot doga jak na stacji paliw? Czy duże koncerny mają znaczną przewagę nad prywatnymi inwestycjami na rynku odnawialnych źródeł energii? Na ten temat wypowie się Damian Sobowiec, ekspert do spraw odnawialnych źródeł energii. W każdej branży i w każdym sektorze dochodzi do naturalnej segmentacji rynku. Pojawia mi się pytanie, czy grupa Orlen jest duża. No, z punktu widzenia MŚP, owszem, no jest to duża firma. Na arenie międzynarodowej no jest to mała firemka. Świadczy o tym fakt, że no, grupa Orlen nie konkuruje z wielkimi firmami, które chcą budować chociażby atom w Polsce, tylko ograniczają się do małych elektrowni SMR. Z kolei projekt o mocy niecałych 60 MW to też nie jest jakiś wielki projekt dla grupy Orlen, ponieważ no, tego typu projekty grupa Orlen ma w swoim portfelu, chociażby projekt PV Wielbark, czyli farma słoneczna o mocy 62 MW. Więc uważam, że no, grupa Orlen jest średnią firmą, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, ale nie jest aż tak mała, żeby schylać się po farmy 1-megawatowe. O ile w swoim portfelu mają kilka, podejrzewam, starych, pilotażowych takich projektów, o tyle masowo no, nie zbierają, nie dewelopują farm 1-megawatowych, co pozwala deweloperom tego typu inwestycje prowadzić. Jeśli ktoś to robi sprytnie, to uważam, że są to projekty rentowne. No i jak w każdej branży, w każdym sektorze mamy podział 20/80, czyli 20% podmiotów zgarnia 80% rentowności całego rynku. No, tak samo widzę tę segmentację tutaj. Więc myślę, że trzeba robić swoje i w Polsce nie mamy tak najgorzej. Myślę, że można odkroić trochę własnego tortu. Mieszkanka wsi położonej pod Zgorzelcem zadzwoniła na policję, gdyż przeszkadzał jej pracujący w polu kombajn zbożowy. W tej sytuacji nie byłoby nic niezwykłego, gdyż konflikty pomiędzy rolnikami a ludnością napływową są częste, gdyby nie zaskakująca decyzja przybyłych na miejsce funkcjonariuszy. Ci postanowili ukarać kobietę mandatem w wysokości 500 zł za nieuzasadnione wezwanie służb. Decyzja policjantów spotkała się z dużą ilością pozytywnych komentarzy ze strony internautów. Wskazują oni, że działki na wsi nie są tańsze bez powodu, a mieszkanie na wsi to nie tylko sielskie obrazki. Część komentujących przytaczała przy okazji przykłady toru wyścigowego w Lublinie lub lotniska w Krzesinach. Również tam niska cena skusiła do zakupu tych, którzy potem skarżyli się na hałas. Na etapie prac w Senacie znajduje się nowelizacja ustawy o obronie ojczyzny, która przywraca zakaz fotografowania. Ustawodawca argumentuje, że zmiana przepisów jest konieczna ze względu na podwyższoną aktywność agentów obcych wywiadów na naszym terytorium. Krytycy tego rozwiązania twierdzą, że proponowane przepisy są powrotem do komunistycznych standardów, a szpiedzy i tak nie będą zainteresowani przestrzeganiem nowych przepisów. Zakaz ten ma obejmować obiekty infrastruktury krytycznej. Wśród nich są jednostki wojskowe, ale też dworce, lotniska, urzędy, komisariaty, zakłady produkcyjne, autostrady i wiele innych miejsc, które znajdują się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Zmiana przepisów utrudni życie przedstawicielom wielu branż, a wśród nich są również firmy działające na rynku nieruchomości. W myśl nowych przepisów wykonanie ortofotomapy może okazać się niemożliwe. To samo spotka właścicieli wielu nieruchomości na sprzedaż, którzy chcieliby w swojej ofercie zaprezentować okolice. O tym, jak proponowane przepisy mogą wpłynąć na prezentację ofert nieruchomości, opowie Daniel Tworkowski z firmy Marketing Nieruchomości. Jeżeli zakaz fotografowania wejdzie w życie w takiej formie, jaka jest obecnie, to na pewno możemy się pożegnać z ujęciami z drona oraz zdjęciami w środku miasta, ponieważ fotograf czy filmowiec nie będzie chciał ponosić odpowiedzialności za ujęcia gdzieś urzędu, dworca czy jakichś punktów, których tak naprawdę bardzo ciężko zlokalizować przy lataniu. Zobaczymy, jak Urząd Lotnictwa Cywilnego zachowa się przy tym zakazie i czy te strefy, w których nie będzie można fotografować obiektów, będzie wyłączona z ruchu lotniczego, czy będziemy musieli latać na własną odpowiedzialność i potem ponosić konsekwencje tego. Więc na razie musimy czekać, jak to się rozwinie. Póki co wygląda to krucho. Jeżeli chodzi o same zdjęcia nieruchomości, to też raczej będziemy skupiać się na środku, a nie na zewnątrz, żeby przypadkiem w kadr nie weszło coś, co może być objęte zakazem fotografowania. 24 lipca 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowelizacja ta, między innymi, likwiduje dokument, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadza plany ogólne, które będą miały moc prawa lokalnego. Nowe przepisy przewidują, że plany ogólne mogą wyłączyć możliwość uzyskania warunków zabudowy na niektórych terenach. Jeśli zmiana ta zostanie wprowadzona przez samorząd nieroztropnie, to może w efekcie doprowadzić do braku wystarczającej ilości gruntów pod zabudowę. Samorządy, poza zapoznaniem się z nowelizacją, będą też musiały poszukać kolejnych środków w swoich budżetach. Uchwalanie planów ogólnych ma być obowiązkowe. Środki na ich opracowanie miały pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy, a tych, jak wiadomo, Polska nie otrzymała. W Zielonej Górze doszło do pożaru hali magazynowej, w której składowane były toksyczne odpady. Wydarzenie to może mieć potencjalnie negatywne konsekwencje dla środowiska, jak i dla osób mieszkających w okolicy. Przedstawiciele rządu są zgodni w swych opiniach z kibicami reprezentacji Polski w piłce nożnej. Nic się nie stało. Pożar z Zielonej Góry spowodował, że na czołówki gazet i portali internetowych wróciły doniesienia o problemach z kontrolami wysypisk śmieci. Biznes śmieciowy jest bardzo dochodowy, ale wiąże się też z dużą uciążliwością dla osób mieszkających w okolicach składowisk. Gazeta Wyborcza donosi, że kontrole wysypisk na Dolnym Śląsku nie doszły do skutku, gdyż zostały one zablokowane przez polityków partii rządzącej. Było to działanie sprzeczne z wolą mieszkańców, którzy obawiają się o swoje zdrowie. Pytanie o to, czy politycy przedkładają głosy wyborców nad pieniądze płynące ze spółek działających w branży śmieciowej, pozostaje otwarte. Posłowie opozycji poinformowali na konferencji prasowej, że w budynku podległym ministrowi infrastruktury znajdują się mieszkania i apartamenty dostępne tylko dla ludzi z kręgu partii rządzącej. Mieszkania te miałyby być wynajmowane tylko osobom zaaprobowanym przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Stawka najmu jest bardzo korzystna, gdyż wynosi ona zaledwie 22,50 zł dziennie. Mieszkania mają znajdować się w Warszawie przy ulicy Puławskiej 125. W tej okolicy stawki rynkowe najmu są wielokrotnie wyższe. Doniesienia opozycji spotkały się z szybką reakcją partii rządzącej. Minister infrastruktury stanowczo dementuje powyższe informacje. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego również stwierdza, że informacje przedstawione na konferencji prasowej są kłamstwami i manipulacjami. Przedstawiciele opozycji zażądali od ministra infrastruktury pełnej listy osób, które korzystały do tej pory z pokoi w budynku TDT. Zapowiedzieli również złożenie wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o przyjrzenie się tej sprawie. Jeśli doniesienia opozycji potwierdzą się, to będzie to oznaczało powrót przez partię rządzącą do standardów z czasów komunizmu. Gdy ten upadał, blisko połowa mieszkań oddawanych do użytku przez spółdzielnie mieszkaniowe była rozdysponowywana poza oficjalnym obiegiem. Rządowy program odbudowy zabytków został zdominowany przez obiekty sakralne i kościelne. Zarezerwowane w nim 2,5 miliarda złotych trafi głównie do przedstawicieli Kościoła. Budzi to sprzeciw m.in. właścicieli zabytków świeckich. Wskazują oni, że Kościół powinien korzystać z funkcjonującego już Funduszu Kościelnego. Przy okazji warto wspomnieć, że Fundusz Kościelny powstał po przejęciu za czasów komuny majątków Kościoła. Wątpliwości budzi to, czy fundusz powinien nadal być utrzymywany, skoro Kościół odzyskał już wszystkie zabrane mu ziemie. W tym roku wydatki z Funduszu Kościelnego mogą sięgnąć 200 milionów złotych. Finansowane są z niego m.in. ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych, ale też właśnie remonty i renowacje obiektów sakralnych i kościelnych. Komitet Ochrony Praw Lokatorów domaga się zmian w prawie, które pozwalałyby karać finansowo osoby, które dokonają nielegalnej eksmisji niepłacącego lokatora. Kara miałaby wynosić 30 tysięcy złotych i miałaby być nakładana zarówno na osoby samodzielnie dokonujące nielegalnej eksmisji, jak i na osoby, które zatrudniają w tym celu kogoś innego. Obrońcy lokatorów zauważyli problem, jednak wolą walczyć z jego skutkami, zamiast wyeliminować przyczyny. Do nielegalnych eksmisji dochodzi, gdyż przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów stawiają interes najemcy ponad interesem właściciela. Ten na legalną eksmisję musi niejednokrotnie poczekać nawet kilka lat. Na tak długi okres oczekiwania składa się wiele czynników. Wśród nich jest m.in. wyjątkowo długi czas procedowania spraw przez sądy. Również gminy zawodzą z dostarczaniem lokali, do których mieliby niepłacący lokatorzy być eksmitowani. Sama ustawa daje też niepłacącemu lokatorowi wiele narzędzi, aby eksmisję opóźnić, żyjąc w tym czasie na koszt właściciela nieruchomości. Ustawodawca zawodzi w poprawie dostępności mieszkań, a konsekwencje swojej nieudolności przerzuca na barki właścicieli mieszkań. To właśnie rygorystyczne przepisy o ochronie praw lokatorów wskazywane są jako jeden z głównych czynników, który zwiększa liczbę pustostanów, czyli mieszkań, które potencjalnie mogłyby być wynajęte, ale są z rynku wycofane. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości dla Nieruchomości. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.